Przystępujemy do realizacji dalszego porządku naszych obrad. Kolejny punkt porządku obrad to punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Łaprzeniżnie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Podstawa prawna jak w druku. Paragraf pierwszy. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Łaprzeniżne w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Na terenie gminy Łaprzeniżne obowiązuje system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ustęp drugi. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaprzeniżne traktowane będą jako odpady niesegregowane, a więc zmieszane. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy. W ramach opłaty uiszczonej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz właściciela nieruchomości wykorzystywanej sezonowo odbierane będą. Punkt pierwszy. Odpady komunalne określone w paragrafie trzecim od punktu 11 do 12 regulaminu utrzymania czystości w porządku na terenie gminy Łaprzeniżne w każdej ilości. Drugi. Odpady komunalne określone w paragrafie trzecim punkt 13 regulaminu utrzymania czystości w porządku na terenie gminy Łaprzeniżne oraz niesegregowane, zmieszane odpady komunalne w każdej ilości. Trzeci. Odpady komunalne określone w paragrafie trzecim punkt 12 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaprzeniżne w ilości do 1 metra sześciennego. Ilość większą niż 1 metr sześcienny właściciel może oddać w ramach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów. Ustęp drugi. W ramach opłaty uiszczonej przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej, uwzględniając średnią ilość odpadów wytwarzanych na nieruchomościach zapisanych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaprzeniżne, odbierane będą. Punkt pierwszy. Odpady komunalne określone w paragrafie trzecim od punktu 11 do 6 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaprzeniżne w każdej ilości. Drugi. Odpady komunalne określone w paragrafie trzecim, punkcie 13 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaprzeniżne oraz niesegregowane zmieszane odpady komunalne w ilości określonej złożonej przez właściciela deklaracji. Paragraf 4, ustęp 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zmieszane odpady komunalne dwa razy w miesiącu. Tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, szkło i odpady ulegające biodegradacji raz w miesiącu. Papier raz na kwartał. Meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót do 1 metra sześciennego dwa razy w roku. Przeterminowane leki należy dostarczać do specjalnych pojemników ustawionych w ośrodkach zdrowia w godzinach ich pracy. Ustęp drugi. Odbiorowi podlegają odpady komunalne wystawione przed posesją do godziny 8 rano w dniu odbioru w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów lub dostarczane na miejsce wyznaczone do tego celu. Paragraf 5. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdujących się na terenie gminy Łaprzeniżne ustawione będą oznakowane pojemniki na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe, szkło oraz papier. Punkty te będą ogólnodostępne, ale informacja o ich lokalizacji będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Łaprzeniżne. Paragraf 6, ustęp 1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formie pisemnej
na adres Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łaprzeniżne, ulica Rampowa 2, 20442 Łaprzeniżne, elektronicznej na adres zbkm@laprzeniżne.pl i w formie telefonicznej pod numerem 1826 59 023 lub 790 348 671. Ustęp drugi. Zgłoszenie, o którym mowa w ustępie pierwszym, należy dokonać niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łaprzeniżne. Paragraf 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała numer 11/97/15 Rady Gminy Łaprzeniżne z dnia 29 października 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych u właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała numer 28/241/17 Rady Gminy Łaprzeniżne z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 27/232/17 Rady Gminy Łaprzeniżne z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwała nr 29/249/17 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 28/241/17 Rady Gminy Łaprzeniżne z dnia 28 kwietnia 2017 roku. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. Proszę teraz przewodniczący poszczególnych komisji o przedstawienie opinii. Komisja rewizyjna proponuje przyjąć projekt tej uchwały. O! Opinia Komisji Finansów Dyscyplinarnej dla podjęcia uchwały. Dokończcie. Opinia komisji jest pozytywna, komisja proponuje jednogłośnie przyjąć tę uchwałę. Dziękuję przewodniczący za przedstawienie opinii, a wcześniej oczywiście powinienem uzasadnienie. To jest dla wiadomości oglądających wideo rejestrację z naszej sesji. A więc przeczytam jeszcze to uzasadnienie. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w artykule 6r ust. 3 nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Niniejsza uchwała dostosowuje zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych do zasad określonych w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania frakcji odpadów. W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łaprzeniżne. Projekt przedmiotowej uchwały zgodnie z pismem z dnia 31 października 2017 roku został zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu. Podjęcie zatem przedmiotowej uchwały jest zasadne. Poznaliśmy już opinię komisji. Teraz przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, zatem stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 12 naszych obrad to podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Treść uchwały. Postawa prawna jak w druku, paragraf pierwszy. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położone na obszarze gminy Łaprzeniżne, zobowiązani są do przekazywania comiesięcznych opłat w terminie do 15 lutego za miesiąc styczeń, luty, marzec, styczeń z dołu, luty z góry, marzec z góry. 15 maja za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec. Kwiecień z dołu, maj z góry, czerwiec z góry. 15 sierpnia za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień. Lipiec z dołu, sierpień z góry, wrzesień z góry. I 15 listopada za miesiąc październik, listopad, grudzień. Październik z dołu, listopad z góry, grudzień z góry.
Paragraf drugi. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na obszarze gminy Łaprze-Niżne, zobowiązani są do przekazywania ryczałtowej rocznej opłaty w terminie do 30 czerwca z góry za dany rok. Paragraf trzeci. Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będą w kasie Urzędu Gminy lub u inkasenta i przelewem na indywidualny rachunek bankowy każdego właściciela. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łaprze-Niżne. Paragraf piąty. Traci moc uchwała nr 11/101 łamane przez 15 Rady Gminy Łaprze-Niżne z dnia 29 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uzasadnienie. W związku z wprowadzeniem w Urzędzie Gminy Łaprze-Niżne od dnia 2 października 2017 roku możliwości dokonywania wpłat bezgotówkowo w kasie Urzędu Gminy konieczne jest dokonanie zmian zapisu w paragrafie trzecim, punkcie pierwszym przedmiotowej uchwały, który mówił: właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będą gotówką w kasie Urzędu Gminy lub u inkasenta. Powyższy zapis otrzymuje brzmienie: właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będą w kasie Urzędu Gminy lub u inkasenta. Proszę, poproszę przewodniczącego komisji. Komisja rewizyjna opiniuje pozytywnie projekt tej uchwały i proponuje ją przyjąć. Komisja finansów pozytywnie opiniuje projekt. Opinia Komisji Edukacji jest pozytywna. Komisja proponuje przyjąć tę uchwałę. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 13 porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Treść uchwały. Podstawa prawna jak w druku. Rada Gminy Łaprze-Niżne uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przedłuża na wniosek Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łaprze-Niżne administratora gminnych sieci wodociągowych czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Paragraf drugi. Opłaty określone w taryfach, o których mowa w paragrafie pierwszym, pobiera Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łaprze-Niżne. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łaprze-Niżne. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łaprze-Niżne oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Łaprze-Niżne i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku. Uzasadnienie. Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łaprze-Niżne świadczący usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Łaprze-Niżne wystąpił do wójta gminy Łaprze-Niżne w dniu 27 października 2017 roku z wnioskiem o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na dostarczenie wody na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Taryfy zawierają cenę 1 metra sześciennego wody dostarczanej odbiorcom na terenie gminy Łaprze-Niżne w wysokości 5,07 zł plus VAT oraz stawkę opłaty stałej w wysokości 13,81 zł plus VAT płatną co 2 miesiące. Na podstawie zapisu artykułu 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowego Rada Gminy w drodze uchwały przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok. Wobec powyższego przedkłada się Radzie Gminy Łaprze-Niżne projekt uchwały do zatwierdzenia. Czy Państwo mają jeszcze jakieś uwagi do projektu tej uchwały? Nie widzę, zatem poproszę przewodniczący poszczególnych komisji o opinię. Komisja rewizyjna opiniuje pozytywnie projekt tej uchwały i proponuje przyjąć. Opinia Komisji Finansów jest pozytywna i proponuje tę uchwałę przyjąć. Opinia Komisji Edukacji jest pozytywna. Komisja proponuje przyjąć tę uchwałę. Dziękuję. Zatem przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Kolejny punkt naszych obrad to punkt 14. Dotyczy podjęcia uchwały w sprawie dopłat do określonych w taryfie zbiorowego zaopatrzenia w wodę opłat odbiorców grupy pierwszej. Treść uchwały. Podstawa prawna jak w druku. Rada Gminy Łapczyniczna uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala stawkę dopłaty określonych w taryfie zbiorowego zaopatrzenia w wodę sieci wodociągowej Gminy Łapczyniczne opłat dla gospodarstw domowych, to jest odbiorców pierwszej grupy w okresie przedłużenia obowiązywania taryfy, to jest od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości, mogą być wnioski za chwilę, w tej sprawie. Paragraf drugi, do stawki dopłaty dolicza się podatek. To znaczy tak, przeczytam stawkę, jaką zaproponowano w uzasadnieniu. To jest w wysokości 93 groszy za metr sześcienny. Paragraf drugi, do stawki dopłaty dolicza się podatek VAT w wysokości 8%. Paragraf trzeci, dopłaty przekazuje się Zespołowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapczyniczne. Paragraf czwarty, wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Łapczyniczne. Paragraf piąty, uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku. Uzasadnienie. Z przedłożonego przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapczyniczne wniosku o przedłużenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynika, że w okresie obowiązywania taryfy nie występuje wzrost cen za 1 metr sześcienny dostarczonej wody oraz miesięcznych opłat stałych w porównaniu z rokiem poprzednim. Zapis artykułu 24 ustępu 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówi, że tu cytuję, Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług, koniec cytatu. Wysokość dopłaty do 1 metra sześciennego dostarczonej wody bądź brak tej dopłaty pozostawia się do ustalenia Radzie Gminy Łapczyniczne. W chwili obecnej dopłata ta wynosi 1 zł za metr sześcienny brutto, no w praktyce to 93 grosze, ale wysłuchamy opinii poszczególnych komisji. Bardzo proszę. Komisja rewizyjna, co chodzi o stawkę, proponuje przyjąć stawkę 1,50 zł. Po szczegółowych przedstawieniu przez kierownika mogę przedstawić, jaka różnica kosztów by była na te 50 groszy. Na dzień dzisiejszy mamy 5,48 za metr sześcienny brutto. Przy dopłacie 50 groszy do metra mamy 3,86 zł. Czyli na 50 groszach mamy tylko 15 tysięcy złotych na cały rok dla wszystkich odbiorców. I myślimy, że może to zwiększyć liczbę przyłączy do wodociągu. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Finansów. Komisja Finansów aprobuje dotychczasową stawkę dopłaty i proponuje ją przyjąć. Komisja jest pozytywna. Komisja proponuje przyjąć tę uchwałę. W związku z tym będziemy głosować, proszę Państwa, wniosek Komisji Rewizyjnej o zwiększenie tej dopłaty do złote 50 brutto. Bez netto wyliczone? Netto 52. Złote 62. Rozumiem, bo tu doliczamy po prostu 80% VAT-u. Dobra, czyli netto. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku o zwiększenie dopłaty do złotych 50 netto? Będę liczył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć? No nawet nie, po prostu, no może zapytam, kto jest z Państwa przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery. Tu mamy 13, dobra. W związku z tym poprawka, ogłaszam, że poprawka, wniosek został przyjęty. Się wstrzymał. Dobra. Dobra, no to wtedy trzy są. Tak jest. Poprawka została przyjęta 9 głosami przy 3 przeciw i 1 wstrzymującym się. Głosujemy teraz przyjęcie całej uchwały. Z tą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały ze zmianą uwzględniającą wniesioną poprawkę? Proszę podnieść rękę.
Dziękuję, liczymy. Raz, dwa, ta sama liczba. 9 za, kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Kto się wstrzymał? Jeden, liczba nam się zgadza. A więc stwierdzam, że uchwała została przyjęta 9 głosami za, przy 3 sprzeciwu i 1 wstrzymującym się. Kolejny naszych obrad to jest punkt 15, w którym zajmiemy się podjęciem uchwały w sprawie nadania statutu branżowej szkole pierwszego stopnia w Miedzicy. Podstawa prawna jak w druku. Rada Gminy w Łapszach Gminnych uchwala co następuje, to treść uchwały. Paragraf pierwszy. Nadaje się statut branżowej szkole pierwszego stopnia w Mielicy z siedzibą w Mielicy, ulica 3 Maja 97, wchodzącej w skład zespołu placówek oświatowych w Mielicy, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łapsze Niżne. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 roku przekształcono dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową w Miedzicy w branżową szkołę pierwszego stopnia w Miedzicy uchwałą nr 31/279/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 17 sierpnia 2017 roku. W myśl przepisów artykułu 88 ust. 7 wyżej wymienionej ustawy organ zakładający nową szkołę nadaje tej szkole pierwszy statut. Z uwagi na fakt, iż jest to pierwszy statut dla tej szkoły w nowej strukturze, winien być nadany przez organ prowadzący. W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu uchwały należy uznać za zasadne i podjęcie uchwały jest uzasadnione. Tak jest. Proszę Państwa, okazało się, że w projekcie tej uchwały zostały wpisane, no, powstały błędy i dokładnie tak, drukarski. Ja bym zwrócił w tej chwili na te błędy, które uchwyciliśmy. Za chwileczkę oczywiście wysłamy opinii komisji, ale tylko te dwa. Proszę sprawdzić, w paragrafie 8, ustęp 6, punkt 6, w podpunkcie 1 zapis Rada Szkoły, tam jest niewłaściwy i zastępuje się go zapisem Rada Rodziców. Można przekreślić. I w paragrafie 8, także w ustępie 6, w punkcie 6, w podpunkcie 3, no, także skreśla się tutaj słowa Rada Szkoły oraz, bo zostaje tam Rada Rodziców. To tyle w tym momencie ode mnie, natomiast wysłucham teraz opinii komisji. Komisja Rewizyjna z tymi poprawkami proponuje przyjąć projekt tej uchwały. Opinia Komisji Finansów jest pozytywna i proponuje ją przyjąć pod tą poprawką. Opinia Komisji Edukacji jest poprawna. Komisja proponuje przyjąć. W związku z tym, że Państwo tutaj spodziewają się, że Komisja Edukacji tutaj złoży wniosek o poprawę zapisów, bo chodzi także o błąd pisarski, więc może ja. Otóż proszę Państwa, w krasie błąd pisarski, w paragrafie 8, ustępie 6, proszę zobaczyć, projektu tej uchwały, jeszcze raz szukamy, paragraf 8, ustęp 6. A to już to. Dobrze, rozumiem. Jest wszystko w porządku. Nie, jeszcze nie. 70 paragraf i skreśla się słowo lud słuchaczy. Tak, tak, oczywiście, więc ja do tego zmierzałem teraz. Ja do tego zmierzałem. To jest paragraf 70 ustęp 2, tak. I w paragrafie 71 ustęp 7. Tak jest. Przeczytałem tego wcześniej, proszę Państwa, że to zostało przygotowane, no bo miał być to wniosek Komisji Edukacji, skoro go nie było, dlatego tak rozwiązywałem. Czy mają Państwo jeszcze jakieś inne uwagi co do projektu tej uchwały? Nie widzę. Zatem poddam pod głosowanie teraz poprawki
rozwiązane z tymi przedstawionymi zapisami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tych poprawek? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Żaden te poprawki zostały przyjęte jednogłośnie. A teraz przegłosujemy całą uchwałę ze zmianą uwzględniającymi wniesione poprawki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, zatem stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. No to kolejny punkt naszych obrad to podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkoły Podstawowej imieniem błogosławionego księdza Józefa Stanka w Łaprzach Niżnych. Treść uchwały. Rada Gminy w Łaprzach Niżnych uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się statut Szkole Podstawowej imieniem błogosławionego księdza Józefa Stanka w Łaprzach Niżnych, siedzibą w Łaprzach Niżnych, ulica Długa 12, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łaprze Niżne. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie w związku z koniecznością dostosowania jest podobne jak w przypadku poprzedniej szkoły. To samo. Poproszę przewodniczących poszczególnych komisji. Komisja rewizyjna opinię. Pozytywnie proponuje przyjąć projekt tej uchwały. Opinia Komisji Finansów jest pozytywna, proponuje. Opinia Komisji Edukacji jest pozytywna. Komisja proponuje przyjąć tę uchwałę. Komisja Edukacji. Było. Wszystkie były. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, zatem stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 17 porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Łaprze Niżne. Treść uchwały. Paragraf pierwszy. Podstawa prawna jak w druku. Paragraf pierwszy. Uchwala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości. Pierwszy, ustęp pierwszy od gruntów. A. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 89 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. B. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,63 grosze od 1 hektara powierzchni. C. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie opłaty statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 46 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. D. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których minister dla zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 2,98 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Ustęp drugi. Od budynków lub ich części. A. Mieszkalnej 74 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. B. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10 zł 59 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. D. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. E. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 7,62 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Ustęp trzeci. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ustępu 1 punktu 3
i ustępów od 3 do 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Paragraf 2. Inkasentów oraz wysokość inkasa określa odrębna uchwała. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 12/191/16 Rady Gminy Łapczewiczyn z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Łapczewiczyn. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatków należnych od 1 stycznia 2018 roku. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi? No to przewodniczący komisji. Komisja rewizyjna opiniuje pozytywnie w tej wersji, jak pan przewodniczący przedstawił, przyjąć projekt tej uchwały. Jednak właśnie opinia Komisji Finansów jest pozytywna. Proszę bardzo, komisarz. Komisja do spraw edukacji społecznej i praworządności stawia wniosek, by w paragrafie 1, punkt 1 litera D zmienić kwotę 2,98 zł na 0,45 zł. Swój wniosek komisja motywuje uchwaleniem obszaru rewitalizacji przez Radę Gminy Łapczewiczyn na prywatnych posesjach. Zmiana kwoty zabezpieczy w przyszłości prywatnych właścicieli posiadających grunty w uchwalonym przez Radę obszarze rewitalizacji ewentualnym wzrostem opodatkowania tych gruntów. Czyli Komisja Edukacji wnioskuje, aby zmienić tę stawkę na 0,46. 46 groszy, tak? Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania tego wniosku. Pan Wójt, proszę o głos jeszcze w tej sprawie. Szanowni Państwo, jeszcze w tej sprawie, jeśli chodzi o program rewitalizacji, obszary wyznaczone oczywiście mogą determinować podwyższenie stawki, czyli tą stawkę, którą Państwo przyjmują. Tak, żebyście wiedzieli, na czym głosujecie. Stawkę, którą przyjmujecie w obszarze rewitalizacji, ona zacznie obowiązywać 4 lata od rozpoczęcia inwestycji przez kogoś, kto tą działkę ma w obszarze rewitalizacji. Przy czym, jeśli ktoś ma działkę zabudowaną, gdzie już inwestowania nie będzie, no to tutaj zagrożenia takiego nie ma. Gorzej, gdzie jest już na przykład zabudowany, tam może być sytuacja taka, ale tak jak mówię, po 4 latach od momentu rozpoczęcia budowy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no pewnie jeszcze tutaj się wiele w tym obszarze zmieni, ponieważ sam ustawodawca mówi o zmianach w obszarze ustawy rewitalizacyjnej, w związku z czym niezależnie od tego, jaką stawkę dzisiaj Państwo przyjmiecie, ona zacznie obowiązywać dopiero u tego mieszkańca, który rozpocznie jakąś budowę i nie skończy jej do 4 lat. Tak? Dobrze mówię, panie kierownik? Druga, no więc tak to, tak tutaj w tym obszarze to wygląda. No i chyba tyle. Jedna rzecz ważna, niezależnie od tego, czy ta stawka będzie duża, czy mała, to też według pani kierownika nie wpływa to na obniżenie subwencji dla gminy, w związku z czym w zasadzie nie ma to żadnego skutku finansowego. W 2018 roku. Niemniej jednak, skoro złożony wniosek... Stawki jakieś trzeba przyjąć, bo taki jest. Tak, radny macie porta. No to w takim razie mam pytanie. Skąd się wzięła ta stawka 2,98? To jest stawka zaproponowana na poziomie roku obecnego, 2017. Czyli po prostu proponuje komisja obniżyć tej stawki. Obecnie, czyli tak. Dopłaty, wzrost do wody, obniżenie stawki, w związku z tym pieniądze w budżecie będziemy mieli mniejsze. Znaczy się nie. Nie. Bo do tej pory Rada Emina Szlegiel. Moje pytanie, czy do tego czasu ktokolwiek płaci już za ten obszar objęty rewitalizacją, bo myśmy zadawali to pytanie na komisji i nikt do tego czasu nie płacił takiej stawki podatkowej. I teraz następne jest tak, czy myśmy przeszli z rewitalizacją, czy nie, czy mamy program zatwierdzony, czy nie, to jest drugie pytanie, bardzo istotne, bo jeżeliśmy przeszli, to nad tym się trzeba zastanowić. A tutaj pan zasugerował
że dopłata do wody, ale dopłata do wody w skali gminy to jest minimalna. To 15 tysięcy. A tutaj musimy się poważnie zastanowić nad dopłatami do krów w Łapszach Wyżnych. Na tę chwilę, ile nam wygenerowało kosztów. Do końca roku ile nam wygeneruje. Tutaj pomagamy wszystkim. To nie od nas zależy. Dobrze. Nie ten temat, ale tutaj jak chcemy pomóc ludziom, zastanawiamy się. Szanowni Państwo. Jeśli chodzi o gminny program rewitalizacji, gminny program rewitalizacji co do zasady, poza tym, że wyznacza się obszary, nie jest, znaczy on jest związany z obszarem rewitalizacji, ale ten obszar rewitalizacji jest związany też z prawem nieruchomościowym, tak? Związany z nieruchomościami, więc to nie jest tak, że czy my otrzymamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, czy nie otrzymamy, to ta stawka będzie obowiązywać albo nie. Obszar wyznaczony, jeśli Państwo przyjmujecie obszary rewitalizacji, bo przyjmujecie odrębną uchwałą obszary rewitalizacji, jeżeli przyjmujecie je, to względnie można je usunąć, tak, później. Natomiast co do zasady, one zostaną zapisane również, jeśli dobrze wiem, tych miejscowych planów z rozbudowaniem przestrzennego. Więc to nie jest tak, że to jest w jakiś sposób niepowiązane. Czy że otrzymanie bądź nie dofinansowanie z Unii Europejskiej determinuje tą stawkę. To nie jest tak. Stawka jest determinowana ze względu na ustawę rewitalizacyjną. Ustawę rewitalizacyjną. Ale tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy nikt nie zapłacił tego, bo to obowiązuje od niedawna. Poza tym ustawa mówi, że stawka, którą Państwo przyjmiecie, podwyższona stawka, będzie obowiązywać dopiero wówczas, gdy dany mieszkaniec, względnie inwestor, rozpocznie inwestycję i 4 lata od jej rozpoczęcia nie ukończy jej. Wówczas ta stawka może obowiązywać. Chociaż moim zdaniem jest to już moja indywidualna, jakby moje indywidualne odniesienie się do tego zapisu, to jest kuriozum, bo jeżeli inwestor potencjalny ma coś budować i w 4 lata się nie wyrobił, no to co, dognieść go większą stawką podatkową, bo się nie wyrobił, czy dać mu obniżenie na przykład, żeby mógł dalej inwestować i dokończyć tę inwestycję. Więc uważam, że tutaj troszeczkę jest pewna, no kuriozum pewne ustawy moim zdaniem, ale to nie mnie oceniać, ja nie jestem ani prawnikiem, ani ustawodawcą. Być może źle coś interpretuję, być może czegoś nie wiem. Natomiast co jeszcze jakieś, może jest tu jakaś idea w tej ustawie. Niemniej jednak ustawodawca sam mówi o tym, że mówi się o tym, że ustawa rewitalizacyjna będzie poddawana jeszcze nowelizacji, to pewnie się jeszcze pozmienia. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy Państwo stawkę jakąś ustanowić musicie. Dla mnie to jest wszystko jedno, jaką ustanowicie, bo ona nie wywołuje na dzień dzisiejszy i w przeciągu 4 lat żadnych skutków ani dla budżetu gminy, ani dla mieszkańców. Niemniej wniosek był zgłoszony i głosujemy wniosek. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Praworządności, aby w paragrafie pierwszym, w punkcie deprojektowanej uchwały, zmienić tą stawkę z 2,98 na 46 groszy. Proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Kto się wstrzymał? 4. Kto się wstrzymał? Dobrze. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta 8 głosami za, 3, 4 przeciw, 1 wstrzymującym się. A teraz głosujemy całość uchwały ze zmian uwzględniającą tą wniesioną tą 9. Dziewięcioma za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się. I już powiedziałem, tak? Głosujemy teraz całość uchwały ze zmianą uwzględniającą tą wniesioną autopoprawkę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Liczymy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, także 9. Kto jest przeciw? Raz, dwa. Kto się wstrzymał? To brakuje. 10. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy 2 przeciw i 1 wstrzymującym się. Punkt kolejny naszych obrad to jest punkt 18.
podjęciu uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łabrze Niżne. Podstawa prawna jak w druku. Podstawa prawna jak w druku. Rada Gminy Łabrze Niżne uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Łabrze Niżne w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, który dostępny jest, dodaję od siebie, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 12/192/16 Rady Gminy Łabrze Niżne z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łabrze Niżne. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatków należnych do 1 stycznia 2018 roku. Tutaj uzasadnienie do projektu uchwały troszkę dłuższe. Zgodnie z artykułem 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej w Monitor Polski górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 roku opublikowanym w Monitorze Polskim pozycja 697 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2016 roku wyniósł 101,90, a więc wzrost cen o 1,9%. Natomiast zgodnie z artykułem 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w drodze obwieszczenia minimalne stawki podatku od środków transportowych określone w załącznikach nr 1 do 3 do ustawy obowiązującym w następnym roku podatkowym. Stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy w przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do pełnych groszy. Wysokość stawek minimalnej określa się dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Zgodnie z artykułem 12b ustępu 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych stawki minimalne podatku do środków transportowych nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym, jeżeli wskaźnik kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy jest niższy niż 5%. Wysokość przedmiotowych stawek nie ulega zmianie w stosunku do roku bieżącego. W związku z tym stawki podatku środków transportowych nie zostały przeliczone i w 2018 roku zaproponowano takie same jak w roku poprzednim. Poproszę przewodniczący komisji o opinię. Komisja rewizyjna proponuje przyjąć projekt tej uchwały. Opinia Komisji Finansów jest pozytywna i proponujemy tę uchwałę przyjąć. Opinia Komisji Edukacji jest pozytywna. Komisja proponuje przyjąć tę uchwałę. Dziękuję. Czy Państwo radni mają jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę, zatem przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. To jest 12 głosami za. Punkt 19. Na naszych obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę powierzchni 0,33 hektara stanowiącej część nieruchomości położonej w Łabrzach Niżnych składającej się z działki ewidencyjnej nr 323 łamane przez 2 w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat. Podstawa prawna jak w druku. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę wójtowi gminy Łabrze Niżne na zawarcie umowy dzierżawy
o powierzchni 0,33 hektara stanowiącej więcej części nieruchomości położonej w Łapszach Niżnych, składającej się z działki ewidencyjnej nr 323/2, objętej księgą wieczystą KW 96798 na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy z przeznaczeniem na cele rolnicze. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łapsze Niżne. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W dniu 9 października 2017 roku Adela Greglach, dotychczasowy dzierżawca części nieruchomości, to jest 0,33 hektara, położony w Łapszach Niżnych, składającej się z działki ewidencyjnej nr 323, łamane przez 2, wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie dzierżawy powierzchni 0,33 hektara na okres 5 lat. Obecna umowa dzierżawy z dnia 14 sierpnia 2013 roku kończy się 31 grudnia 2017 roku. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punktem 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególnie nie stanowią inaczej. Szczególne. Uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy. Natomiast w artykule 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, artykuł 38 ust. 2 ustawy o gospodarce mówi: zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda lub odpowiednia rada lub sejmie mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Szczegóły dzierżawy zostaną określone w umowie. Poproszę przewodniczącego komisji o opinię. Komisja rewizyjna z większością głosów proponuje przyjąć projekt tej uchwały. Opinia komisji finansów jest pozytywna i proponujemy przyjąć. Opinia komisji jest pozytywna. Komisja proponuje przyjąć tę uchwałę. Czy Państwo radni mają jeszcze jakieś uwagi? Bardzo proszę, mam Rada i Naszego. Za jaką kwotę będzie podpisana umowa, ponieważ pozostałe działki, które były dzierżawione, Rada ustalała wysokość dzierżawy. Tutaj nie mamy w ogóle podanych kwot dzierżawy. Więc proszę. Szanowni Państwo, faktycznie w uzasadnieniu brakło treści kwoty dotychczasowej dzierżawy i to tutaj w ferworze walki pracownik nie wpisał. Ja mam te stawki, tutaj poprosiłem Panią, żeby mi te stawki dała. W kwestii formalnej, Szanowni Państwo, w uzasadnieniu jest podana stawka, czy powinna być podana stawka, żebyście Państwo wiedzieli, jak to się odbywa, natomiast to nie, jakby, żeby metodologicznie zrobić, to nie Rada ustala stawkę, Rada wyraża zgodę na wydzierżawienie. Natomiast ja bym chciał, żebyście Państwo wskazali tą stawkę też, bo ja tak jak zawsze się Państwa pytam, tak też pytam się dzisiaj, bo chciałbym wydzierżawić to po takiej kwocie, jaką Państwo zaproponujecie i taką też będziemy prowadzić rozmowę z obecnymi wykonawcami, dzierżawcami. I Szanowni Państwo, Pani Adela Greglach dzierżawi od 2013 roku, czyli przez minione 5 lat dzierżawi działkę o powierzchni, tak jak powiedziała, tak jak było przeczytane 0,33, tak jak macie Państwo w uchwale, i z przeznaczeniem na cele rolne, i dzierżawa tutaj wynosiła 120 zł. Na rok, tak, na rok. 120 zł na rok. Taka była tutaj kwota. I druga uchwała, którą Państwo będziecie podejmować, tutaj była dzierżawiona za 110 zł na rok, na cele rolne. Było 0,13 hektara, teraz ten Pan chce dzierżawić 0,06 hektara. W związku z czym takie były kwoty wówczas zawarte przez gminę z tym Państwem, takie były kwoty z 2013 roku. Państwo oczywiście prosiłbym, żebyście wskazali, jaka to powinna być kwota, i taką kwotę piszemy do umowy i zaproponujemy taką potencjalnym dzierżawcom. Ja chciałem tylko dodać, że podobno Pani nie czerpie jakieś tutaj wielkich korzyści z tej działki, podobno stanowi ona jakby miejsce, nie wiem, przegonu, tak? Przejazdu. Przegonu, przejazdu. Dla tak, także no po prostu.
Ale państwo radni zdecydują. Radny... Ja mam pytanie do pana wójta. Czy ten okres 5 lat nie będzie zagrożony, jeżeli będziemy chcieli coś tam zainwestować? Czy w umowie będzie gwarancja rozwiązania tej umowy w każdej chwili, gdybyśmy chcieli inwestować tam na tym terenie? Czy ma okres wypowiedzenia może, nie w ten sposób? No nie wiem, Nie potrafię powiedzieć, czy obecna umowa ma taki zapis, natomiast my ten zapis umieścimy oczywiście. A czy, no, pytanie związane, czy mamy jakieś plany dotyczące inwestycji na tych działkach, bo to są działki bezpośrednio za ośrodkiem zdrowia. Jedna jest za ośrodkiem zdrowia, druga jest za ośrodkiem zdrowia. Mamy tam do zagospodarowania tych działek, czy na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy nie. Na dzień dzisiejszy. Wykorzystywane są rolniczo, pan sadzi sobie tam jakieś jarzynki, a pani po prostu, no, w zasadzie nie wiem, w jaki sposób korzysta z tego, że tam przejeżdża, nie mam pojęcia. W każdym razie nic się tam nie dzieje, jest to używane pole rolnicze. Krowy są te pasami. Nie, tego nie ma. Chwileczkę. Bo tu słyszę, proszę, że radna mówi, że ona dzierżawie, a podnajmuje. Więc tu mamy dodatkowy problem. Tak nie wolno. No więc teraz proszę te warunki rozpatrzeć. Dzierżawca wyraźnie piszemy w umowach, bez zgody gminy nie może podnajmować. Ale oczywiście, że tak. Tak. Ale jest jeszcze tam taki problem, że po tej działce z Urbaru, który jest tam właśnie, są właściciele tego, są członkowie, złożą tam drzewo. No tak jest, sądzę się, nie tak jest, bo nie ma innej drogi, oni nie mają gdzie przejechać. I tamtędy w zimie tam drzewo złożą i tamtędy przejeżdżają, no bo taka jest prawda. Znaczy, no moi drodzy, możemy nie wynajmować tej działki w ogóle, nie wydzierżawiać, tak? Oczywiście. Możemy nie wydzierżawiać tej działki i... Ale druga, bo nie wiem, czy to jest Albo państwo podejmujecie uchwałę o tym, że wydzierżawiamy, proponujecie jakąś tam stawkę, ja ją wpiszę do umowy, i zaproponujemy pani, no i ta działka jest utrzymywana, pewnie koszona, tam krowy jakieś wypasane, albo zwyczajnie zostawiamy ją. Pani Sofia, po kolei, proszę państwa. Jest jeszcze drugi problem, bo jeżeli to będzie, nie wynajmiemy tej działki, bo w tej chwili mamy 120 zł za tą działkę. I ta działka jest w zasadzie w ten sposób, że ktoś na pasie krowy jest utrzymana, nie trzeba ją wykarzać, nie trzeba dbać o ruch. Ale faktycznie jest poddzierżawiana? Ma pani taką informację? Nie, no nie wiem, ale tam się pasą krowy. To można to sprawdzić. Ale nie trzeba tam złożyć, a jeżeli my tej działki nie wydzierżawimy, to będzie w obowiązku gminy czy zakładu komunalnego utrzymać ją. Trzeba będzie ją wykosić, trzeba będzie się upilnować. Ja zgłaszam wniosek formalny, żeby jednak się zastanowić, zatrzymać nad tą uchwałą, nie wydzierżawiać ją w tej chwili. Kto poddzierżawia, może złożyć ofertę. Dlaczego mamy wydzierżawiać pośrednikom? Czyli po prostu dojść przetarg. Tak. Bo państwo wyrażacie zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy. Natomiast jeśli państwo mówicie, nie dajemy tej zgody, proszę zrobić przetarg. Dlatego, że wydzierżawiający poddzierżawia. I to jest niezgodne. Ale nie mamy oficjalnej informacji. Radny już odpowiedzi jeszcze. Ale my nie mamy takiej informacji. Spokojnie, proszę państwa, po kolei. Każdy ma szansę, żeby powiedzieć. Doktor, bijemy się nad kwotą 20 zł. Tak. A jeżeli tu przedstawiciele Łabrzniżnych uważają, że jest dobrze danie, no to po co to zmieniać? To i tak służy całej społeczności, bo wszyscy na przeciągają. Skoro Ulba jeździ, nie? No to jest 120 zł, może nie są to głupia te kwoty. Jak zrozumiemy dzierżawy, to za chwilę będzie problem, bo to jest koło środka, dlaczego jest koszone i tak dalej, to tak komunalny będzie musiał to jeszcze utrzymać. I koszty będą. No to tak jak nie są koszone. Jak się pasą krowy, to niech wynajmie ten, co właśnie. Proszę bardzo już. No i pani radna Janina Szlewy złożyła wniosek, aby po prostu ogłosić przetarg, tak? Więc poddaję pod głosowanie wniosek pani Janiny. Nie. Dlaczego nie? Że ten, kto pasie tamte krowy, niech on wydzierżawia. Normalnie, nie dokładnie wiadomości. Normalnie tak wiadomość, że o to chodzi. Jeżeli ona płaci i wymaga, to może tam... Ja uważam, że skoro jest właściciel tej działki, który płaci dzierżawę, tak, to on jest, on na ile on jest właścicielem i on może z tą działką robić co uważa. Nie,
Nie. Nie, nie, to może znaczy jej, on nie... nie może jej podnajmować. To jest. Ale gdzie jest taki zarząd? Gdzie jest taki zarząd? Ja nie mam, pewności, że taki zapis jest. Nie może zarabiać po prostu. No, o to chodzi. Nie może zarabiać na działce dzierżawionej. Moi drodzy, jedna propozycja, jeśli mogę, szanowni państwo, jest propozycja, żeby nie przyjmować tej uchwały, bo, czyli musi być wniosek albo o przyjęcie, albo o odrzucenie tej uchwały, ale też może być wniosek o wydzierżawienie i wówczas chciałbym usłyszeć, jaki to miałby być część, żebyśmy wpisali do umowy. Chodzi o tą drugą rzecz, o której wójt mówi, to ja bym również wnioskował o realne stawki, bo jeden płaci 110 zł za 33 ary, a drugi 120 zł za 13. Ale tego nie użyte. No to nie użyte. To dla mnie to też jest. No, dlatego, znaczy ja powiem tak, no, taka umowa została zawarta w roku 13, tak? Więc ja nie dyskutuję z tym, dlaczego, jakie były przesłanki, być może takie były, że tak jak państwo mówicie, tam nie jest w zasadzie nic robione, tylko gdzieś tam ktoś no, użytkuje to w postaci takiej, że to jest obkoszone i to też w jakiś sposób zrzuca koszty z gminy, tak? Może jest jakaś korzyść. No, ja nie znam realiów, co się tam dzieje, tak? Wiem, że jest wniosek, że pani się dzierżawiła i chce to dalej dzierżawić. Kwota była taka, jak państwu przeczytałem. W związku z czym uznacie państwo, że ma być kwota wyższa, zaproponujemy pani kwotę wyższą. Wówczas, jeśli ona się zgodzi, w porządku, jeśli się nie zgodzi, no to zrobimy przetarg na działkę, być może kto inny się zgodzi i będzie chciał to dzierżawić, względnie na przetargu, no to już będzie oferta, no nie wiem, damy albo cenę wywoławczą, albo po prostu na żywioł, kto ile da, ten weźmie. Nie wiem, jak to się do końca miałoby odbyć. Natomiast, tak jak mówię, na chwilę obecną, albo podejmujecie państwo uchwałę o przyjęciu tej decyzję o przyjęciu tej uchwały i wówczas chcę usłyszeć stawkę, albo państwo podejmujecie decyzję o odrzuceniu tej uchwały i nie wydzierżawiamy tej działki w trybie bezprzetargowym, będziemy robić przetarg. To jest jeszcze trzecia opcja, że możemy się odrzucić na dzień dzisiejszy, przesuwając ją w terminie. I ja proponowałem. Tylko co to da? W ogóle sprawdzi się, że jeżeli proponujemy dzierżawić na jakiś etap dalszy, to załącznikiem powinna być dotychczasowa umowa dzierżawy czy najmu. Oczywiście. Żebyśmy no, więcej wiedzieli, no bo cały czas teoretyzujemy. Wójt nie wie, co jest w umowie, my nie wiemy, co jest w umowie, a podejmujemy decyzję. Tak. Znaczy, szanowni państwo, szkoda, że nie pytaliście na komisjach o umowę. O wszystko pytaliśmy. A no dobrze, ale co państwu nie zostało dostarczone, o co pytaliście? Bo ja nie wiem. Jak nam powiedziała, że ona się tym nie zajmowała i teraz się tym zajmuje, nie wie jakie są nie. No więc spokojnie możemy do 31 grudnia procedować. Jeżeli można, to ja mam taką propozycję, że przecież to nie jest, że musimy na tyle lat. Podejmijmy tą uchwałę na okres roku. Nie, to nie musimy my wtedy. Nie, no to nawet... Nie, musicie, bo to jest dotychczasowy zarabca. Przyglądnąć się zapoznać się z tym, kto chce wynająć, no i zobaczymy, przygotować się na przyszły rok, czy dobrze tam, czy w kwestii formalnej, wójt może do 3 lat wydzierżawić sam, ale jeśli umowa jest przedłużona dla tego samego dzierżawcy i łączny okres, który jest minionym okresem, jest minimum te 3 lata, to każdy następny okres musi być podejmowany przez Radę, jeżeli jest ten sam dzierżawca. Na jeden rok uważam. Jakie zdanie jest tutaj załatwienie, bo to bardzo ważne według mnie. Oczywiście. Ja bym powiedział odłożyć to na następną sesję. O świetnie, oczywiście. Wyjaśnić, może ktoś podejmuje czy nie, czy zarabia czy nie zarabia, bo to jest istotne. Może ktoś inny by wydzierżał. Tak. Na tej działce. Tak, bardzo dobrze. O to chodzi. Znaczy, co się tam dzieje. Czyli wniosek sołtysa. Nie to, co byśmy wiedzieli. No, tylko że sołtys tutaj nie jest radny, więc no, ktoś z radnych nie postawi bardzo proszę. Tak. Ja zgłaszam taki wniosek formalny, że przesunięcie... Szanowni państwo, nie rozsłuchałem. Moi drodzy, czyli w tym momencie, moim zdaniem, powinna być sytuacja taka, że pada wniosek, kto jest za przyjęciem tej uchwały, a kto jesteście przeciw. I tyle. Odrzucacie uchwałę i po prostu nie przerzucamy z wniosku. Albo wniosek o zmianę porządku obrad i wykreślenie tego punktu. Możemy nie przyjąć tego punktu. Tak, tylko z wnioskiem. Jednocześnie nie przyjmujemy z wnioskiem.
Proszę, czy pani Ewa nie dokończyła? Oficjalnie proszę. Zgłaszam wniosek o procedowanie na kolejnej albo następnej jeszcze sesji nad tym, po zapoznaniu się dokładnie z umową, ze stanem faktycznym i z odczuciami społeczeństwa z Ławrz Miśnych. Wyraźnie pani to wyartykułowała, proszę państwa. Więc kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Tak? Zdjęcie z porządku obrad, czyli zmianę porządku obrad, a państwo wiecie, że... Nawet czym jest to, że się odrzuci? Panie przewodniczący, formalnie już w czasie procedowania sesji my nie możemy zdjąć tego z porządku obrad. W każdym czasie może nastąpić zmiana. Ja mam statut przed sobą teraz. Ale chyba, że w nowym statucie jest. Nie, w jest tak samo, pani Rada. Ale to w tej chwili nie ma znaczenia. Chodzi nam o to, żeby ta uchwała dziś nie została podejmowana i to jest najważniejsze. Nie została podejmowana. O, możemy w ten sposób. Tak jest, proszę bardzo. Chyba to pytanie będzie dotyczyło obydwu, no jednej i drugiej. Jedna i drugie. No to dwukrotnie będzie. Tak powiem, wskażę paragraf, który jest tak napisany, że możemy w trakcie procedowania wyrzucić to w porządku. Nie mam ten statut przed sobą. A ja już nie chcę. Szukał pani sekretarz? Tak jak możecie państwo w trakcie obrad zmienić porządek, to to też wykreślenie, to też jest zmiana porządku. Tak pochopnieśmy przyjęli na zamku i potem mieliśmy problem. Pamiętacie? Więc proszę, dobrze analizujmy to, nad czym głosujemy. No, jeśli chodzi o jakieś poważne skutki finansowe, no tutaj to nie jest jakieś poważne skutki finansowe. Moi drodzy, szkoda wyważenia na komisjach, bo na komisjach powinny paść wnioski i wypracowane zdanie, żeby to zdjąć albo jak tam. Ale no nieważne, w każdym razie no, jest dyskusja. No, i to... Przepraszam panie wójcie, ale na komisja rewizyjna bardzo wnikliwie dyskutowała na ten temat. Pani nie miała materiałów, nie była zorientowana jak i po prostu myśmy dlatego też podjęli taką decyzję, jak podjęliśmy, że skoro to tak wygląda, jednak niech Rada podejmie decyzję, bo jeżeli Rada podejmuje decyzję w innych miejscowościach, do innych działań, niech podejmuje tak samo w Ławrzach Miśnych do ławrzańskich działań. Prawo stosujemy jednakowo do wszystkich miejscowości. No. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Pani sekretarz szuka. Na pewno no jest to kwota tak mało znacząca w budżecie gminy, że po prostu nie ma co chyba kruszyć kopii tutaj. No zobaczymy, czy tak będziemy przy innych. Ja mogę jeszcze tutaj zadać jedno zdanie, bo tutaj akurat spokój, bo tu wiemy, że to jest działka, po której jeździ Ulma. Jak widzisz na gminy, to jeszcze... Ja chciałbym po prostu korzystać z tej działki. No tutaj jest dobro społeczne też można przejść pod uwagę. No na 5 lat. Tak, gmina ma służyć społeczeństwu, tak? A to na tym nie dzierżawie. Na społeczeństwo służy. Dlatego właśnie Komisja Finansów, jak powiadomił Radę, głosowała za przyjęciem. No nasza też. I by się należało posłuchać. Proponuję załóżmy, żeby odsunąć na to miesiąc, nic się nie dzieje. Głosować nie mogę jako przewodniczący prowadzący obrady, bo muszę zadać pytanie, czy radni mają uwagi do projektu uchwały. Więc zadałem takie pytanie. O to chodzi, że jakieś pierwsze marne są, a jeżeli będziemy wyśmiewać... Proszę państwa, chwilkę cierpliwości. Pani Ziubowicz, biegła. Przepisał, więc myślę, że się jutro szybciutko zajdzie. Jest to kwota niewielka, jest to kwota tak niewielka, że naprawdę nie wiem. Proszę państwa, ogłaszam 5 minut przerwy, dobra? 5 minutową przerwę.